Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Nim wzeszło słońce, nim stało się niebo i zanim ziemia zawisła w przestworzach, istniało Słowo, zrodzone przez Ojca przed wszelkim czasem. To ono wszechświat stworzyło z niczego i tchnęło ducha we wszystko, co żyje. Na jego rozkaz zabłysła jutrzenka wśród mrocznej nocy. By zbawić wszystkich zgubionych przez grzechy i marnotrawnych pogodzić z ich Ojcem, przyjęło ciało z wybranej przez siebie dziewiczej matki. O Słowo Boże, niech łaska wcielenia objawi ludziom, że Twymi są braćmi. Pozostań z nami i rozprosz ciemności człowieczej doli. Niech Tobie Słowo i Ojcu Twojemu z płomiennym duchem miłości i prawdy podzięka będzie i chwała na wieki za odkupienie. Amen. Anioł Pański zwiastował Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Rzekł Pan do Pana mego: siądź po mojej prawicy, aż uczynię Twych wrogów pod nóżkiem stóp Twoich. Pan rozciągnie moc Twego berła ze Syjonu, panuj wśród swoich nieprzyjaciół. Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu, w blasku świętości. Z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę. Pan przysiągł i tego nie odwoła. Tyś jest kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. Pan jest po Twojej prawicy. Zetrze królów w dzień swego gniewu. On po drodze pić będzie z potoku, dlatego głowę podniesie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Anioł Pański zwiastował Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, który będzie nazwany Synem Najwyższego. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mego. Nachyl swe ucho na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono. Pokładam nadzieję w Panu. Dusza moja pokłada nadzieję w Jego Słowie. Dusza moja oczekuje Pana. Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana. U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, który będzie nazwany Synem Najwyższego. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Z radością dziękujcie Ojcu, który Was uczynił godnymi uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł nas do królestwa swego Syna umiłowanego. W Nim
mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym z całego stworzenia. Bo w Nim wszystko zostało stworzone. I to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i w Nim wszystko ma istnienie. On jest głową ciała, czyli Kościoła, i On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, by sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Bóg zechciał bowiem, by w Nim zamieszkała cała pełnia i aby przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą, to co na ziemi i to co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. To Wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, bo życie się objawiło. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy Wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione. Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Ono było na początku u Boga i zamieszkało między nami. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Anioł Gabriel powiedział Maryi: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych, głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Anioł Gabriel powiedział Maryi: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Przedwieczny Ojciec przez swego anioła zwiastował dzisiaj Maryi tajemnicę naszego zbawienia. Z ufnością zanieśmy do Niego nasze prośby. Udziel nam hojnie Twojej łaski, Panie. Ty wybrałeś Maryję, dziewicę, aby stała się matką Twego Syna. Zmiłuj się nad wszystkimi, którzy oczekują swojego odkupienia. Udziel nam hojnie Twojej łaski, Panie.
Ty przez usta Gabriela zwiastowałeś Maryi pokój i radość. Obdasz cały świat zbawieniem i prawdziwym pokojem. Udziel nam hojnie Twojej łaski, Panie. Ty sprawiłeś, że za zgodą Twojej służebnicy, mocą Ducha Świętego, Twe słowo zamieszkało między nami. Przygotuj nasze serca, abyśmy tak przyjęli Chrystusa, jak przyjęła Go Maryja. Udziel nam hojnie Twojej łaski, Panie. Ty spoglądasz na pokornych i łaknących napełniasz dobrami. Podnieś przygnębionych, wspieraj ubogich, utwierdź konających. Udziel nam hojnie Twojej łaski, Panie. Boże, dla Ciebie nie ma nic niemożliwego. Ty sam czynisz cuda. Zbaw nas, gdy w dniu ostatecznym wskrzesisz umarłych. Udziel nam hojnie Twojej łaski, Panie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne słowo przyjęło ludzkie ciało. Spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, zasłużyli na udział w Jego boskiej naturze. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.